No to ja też miałem. Taki, no, zrezygnowałam. Na złom, nie? To tam wiesz, taki 19, no. To mówię pierdolę tam. Ja też odpuściłam sobie. No a ja przeszłem i akurat złapał ten sygnał, jakbym był kolor, nie? Ale coś mi pasowało, bo sygnał mi przełamywał ID, wysokie 69, nie? Ale mówię, kopnę, no bo przecież jesteśmy w miejscu, gdzie są monety i mogą różne rzeczy się trafiać i tak dalej. A zobaczcie, co mi się udało znaleźć. Ja pierdolę. Także u mnie ciszy. Nie widać, nie słychać, monetki jakieś wychodzą, także jest moc. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witajcie kochani na kanale Odkrywca historii. Na otwarcie naszych poszukiwań pomiędzy kupą łusek wyłuskałam monetkę. Na tą chwilę jeszcze nie wiem, co to za monetka. Poczekam, aż obeschnie. Tak wygląda z jednej strony. A tak wygląda z drugiej. Siemaneczko, siemaneczko na kanale Odkrywca historii. Razem z Ewelinką witam Was. U mnie się zazłociło pierwszy dołek, to była łuska, a drugi to kolejne 10 rentenfeningów. Jesteśmy w miejscu, gdzie ostatnio skończyliśmy poszukiwania, gdzie znaleźliśmy 3 monety niemieckie, które po wykopaniu wyglądają jak złote, natomiast to nie jest złoto, to jest specjalny stop tej monety, który tak wygląda, ale zawsze serce mocniej zaczyna bić. Czyli na start moneta z 1924 roku, 10 renten feningów. Jest tego dużo tutaj, dlatego tu wróciliśmy. Zobaczcie, jaki dostałem od Hani własnoręczny rysunek, który wykonała z napisem "Kocham tatę". Jest to mój amulet szczęścia, który zabieram na poszukiwania. Obok miejsca, gdzie było te 10 renten feningów, mam kolejny sygnał. Tak jakby troszkę był głębszy. Przekonamy się, co to jest. Jest tutaj gdzieś. O! Czekajcie, bo nie uwierzycie mi. Pierwsza była monetka, już ją sadziłem tutaj z boku. 10 renten feningów. 10 renten feningów. A tu jest następna. Czyli następna dziesiątka. I też z 1924 roku, także na start dwie monety. No kurwa, bardzo... To się wydnie. Superancko. A ty? Ja mam żelastwa troszkę, ale to ja cały czas mam nadzieję na kociołek. Na kociołek. No, kociołek, także. Zobacz, jaka tu duża moneta leży. Także dwie monetki koło siebie. To się nazywa otwarcie poszukiwań. Jest jakiś sygnał, a co to będzie? Co to będzie? Cisza i skupienie. Co to będzie? Jest ona już na wierzchu praktycznie. Słyszycie, jak propointer szaleje. Skupienie. Gdzie to jest? O, jest tutaj gdzieś. No, w tym miejscu pewnie gdzieś. O, już było pod propointerem. Liść. Sygnał na liściach. No, to jest jak? Zbliżymy się, zobaczymy. No, jest moneta, jest, widzę. Gdzie? Jest, tu, ja tu, tu. Okulary tu. Się kłaniają. Pozwolę sobie jako pierwszy tą monetę nie ma nic więcej. Zobaczyć. Ale nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest. To nie będzie dwa feningi? Ja nie wiem. Ja też nie wiem, pokaż. Ja sam. Gratuluję znalazcy. Muszę okulary brać ze sobą. Dziękować. Nie dziękuję, bo to dopiero. Dolina. Dopiero jest monet. Początek. Dopiero początek? Tak. Zaraz będzie cały kociołek i złoto, a nie jakąś tam monetkę. Nie wiem. Fenisiki. Feningowa moneta.
I ja też mam złoto. Chyba się tutaj obrzucali tymi monetami, bo była po prostu w liściach. Zobaczcie. 10 renten feningów. Z którego? Z 24 roku. Do kiermany. A gdzie masz pudełko? Wiesz, że szewc bez butów chodzi, nie? Nimo! Jest kolejna, ale zobaczcie, zobaczcie, jak sobie tutaj teraz ładnie leżakuje, wyciągnięta z ziemi. O, przeczyścimy. Kolejny 1924 rok. Zrobię tym razem zbliżenie. No ja mówię, że oni się chyba tymi monetami rzucali. To. Ładnie, to wszystko pięknie wygląda. No tylko się cieszyć, bo to na co dzień się tak nie trafia, żeby w takiej dolince trafić tyle monet. No oczywiście ten skarbik tutaj w to miejsce nas przyciągnął i przytrzymuje. A tymczasem możecie zobaczyć, w jak pięknym stanie te monety się zachowują. Powiem tak, morda mi się cieszy. Już przez chwilę, gdy to wyciągałam, myślałam, że to jakaś moneta. Ale jest to, nie wiem, jakaś nakładka aluminiowa. Nie mam pojęcia. Tak po wyczyszczeniu wygląda. Doczyszczam, bo znalazłem monetkę. To jest aż niemożliwe. Jest i kolejna moneta do doczyszczenia, bo jak sami widzicie, nic tam nie można wypatrzeć. A tutaj Ewelinka możliwe, coś... Możliwe, bo wszystko jest możliwe. A ja nie wiem, rozdupcyłam coś. Jakieś kawałki, jakieś elementy. O. A to jest od akumulatora chyba. Cel ogniwy. Akumulatora? Tak, tak. A ja mam monetę. Ja też idę szukać monety. Nie wiem, czy tu piątka nie przebija, ale nie będę się tutaj... Nie wiem. Nie wiem. Dobry masz wzrok. Na kubkę to. Tak. Od budeczki. Po fali większej ilości sygnałów, gdzie udało nam się wyciągnąć kilka bardzo ciekawych monet, przyszedł taki czas, że tych sygnałów jest coraz mniej, ale słychać głębiej jakieś dziwne takie anomalie w ziemi. No i tutaj nasuwa się taka refleksja. Ciekawe, czy nie są to monety, które są zakopane głębiej. No i to jest właśnie ten czas, gdzie trzeba trochę przesterować swój wykrywacz i spowodować, żeby sięgał głębiej sygnały. Może to będą ciekawsze monety albo inne przedmioty, które zalegają tu od lat w ziemi. Tym bardziej, że nasze poszukiwania odbywają się w takiej dolince, gdzie jest zagłębienie i ta ziemia z górnych warstw przykrywa te przedmioty, które są poniżej, powiedzmy, tego stoku, tych stoków. Chwila odpoczynku, a u kogo cisza, u tego cisza. Mi jeszcze udało się znaleźć te monety, to miałam, już wam pokazywałam, ale znalazłam jedną monetę 10-feningową, drugą monetę, no i guziczek łodgaci. Także u mnie ciszy nie widać, nie słychać, monetki jakieś wychodzą, także jest moc. No myślałam, że sobie na moje kawałek po złota. Duże. Tu trzeba gdzieś zobaczyć. Był sygnał i zniknął ty. Ja pierdolę, coś to jest. Nie wiem, co ja wykrywaczem jest? Pomogę. Gdzieś
miejscu w tym dołku. Ale to trzeba jeszcze odkopać to. Ale był sygnał. No był sygnał. Ty był. Tu gdzieś. O, jest. Jest ten. Co? Jest większe natężenie dźwięku, czyli jest sygnał. O, chyba będzie tu. Jakieś małe żelazo jakby. Może być. Tutaj, o tutaj. Jak cię chudy byk. Jest. No to będzie. Mały fragment ołowiu. Ja pię. Jednak zmiany moich ustawień poskutkowały tym, że udało mi się z głębszych warstw ziemi wyciągnąć pocisk ołowiany i fragment łuski myśliwskiej. No i zobaczcie co. Łorganki. Proszę. O, panie, będziemy grać. Będziemy grać. Będziemy organki, grać. Harmonika. Harmonikę, organki. A jakieś takie drewniane znalazłam. No. A tu z plastikiem, nie? Także widzisz, lata młodości się przypominają, bo kupię ci, jak będziesz chciał. Dzięki. Kupię ci. Dzięki, dzięki ci. A ja nawet umiem grać na tym. Tak? No. No to zobaczymy. Ale chyba bardziej mi wychodzi granie na nerwach niż na harmonijkę. Tak, to racja. Jakiś kawałek roga. Jakiś wąs od czegoś. Wąs od czegoś. Przerwa taktyczna na co? Na papu. Na papu, także. Na tę mapeczkę. A kuku, a co tam robimy? Weź, bo ja sobie kanapkę na siedzeniu robię. No na siedzeniu, no na siedzeniu. Takie warunki polowe to i na siedzeniu się robi. Tam mamy jedzonko, szynki. Schabiki. W plenerze tradycyjnie to smakuje jak nic. Tak, no to łuski, to była potyczka, stąd te łuski, wszystkie zbite, mają spłonki. Mhm. Także tutaj jest. A ty tu tak tą szynkę skrobiesz tam? Już nie pamiętam, kiedy ostatni raz jadłem. A gdzie masz tu czochraczkę? Ale to ja i tak nie będę widział, co to jest za ten. A za symbole na tym, na łusce. A co tam jeszcze my mamy do tego jedzenia? Zajrzyjmy sobie. Pomidorka. Pomidor, ser, wędliny, banany. Kawałek sernika. Kawałek sernika, to co wszystko może smakować na poszukiwaniach. Wszystko smakuje. Zajrzyjmy, co te kanapki kryją. Schab gotowany, serek, pomidor. Wie, takie kanapki dają tyle energii i kopa, że... Kanapki na blacie. Na kolejne 2 godziny poszukiwań energii z tych kanapeczek będzie. No. A zjemy i wracamy, żeby dokończyć tą miejscówkę, gdzie kopiemy. Może jeszcze coś wyjdzie. A myślę, że wyjdzie. A po przerwie pierwszy sygnał, który już zapewnia dużo emocji, to garnek. Tylko szkoda, że pusty. Teraz to by się poleżało, a nie pokopało, nie? No, to racja. A co tam ci się udało wykopać? W sumie to setną łuskę. No, łusek to tu jest. Jest bardzo dużo. Tak. Muszę wam powiedzieć, że nie wiem, jak to się stało, ale w tym oto dołeczku znalazłam 2 monety rentem Fenningów. No i teraz wróciliśmy po tym pojedzonku i przechodzę przez te samo miejsce i wciąż są. 2 kolejne znalazłam, ale nie wiem, czy je wyciągnę. Nie mogę się odnaleźć z tymi rękawiczkami takie grube. Dajcie mi szansę. Jestem blisko. Tu jest jedna. Co ja do cholery? Pogubiłam? Nie, poczekaj. A tu druga. A tamte mam przełożone w tamtej kieszeni. Także, o, jeszcze takie coś, takie malutkie.
Ta sytuacja, która spowodowała, że Ewelinka znowu znalazła monety w tym samym dołku, jest taką, jakby to nazwać. W praktyce często to się zdarza. Dlaczego? Bo podkopując z wierzchu monetę, wyciągamy pierwszą, sprawdzamy wykrywaczem, jest druga, a w międzyczasie, kiedy kopiemy dołek, te monety zsuwają nam się głębiej. One są w dołku, ale są poza zasięgiem wykrywacza. Czasami jak dołek zasypiemy ziemią, to po prostu jest lepsze przewodnictwo, jeszcze wykrywacz chrąknie nam tam, zasygnalizuje, że coś jest głębiej i wtedy podkopujemy. Dlatego ja zawsze dokładnie sprawdzam dołki. Czasami się pewnie może i mi tak zdarzyć, bo jak jest jakaś drobna, solidkowa moneta, to ktoś idzie, znajdzie z innego kąta i ją znajdzie. Natomiast ja dodatkowo też jak idę, to sprawdzam dołki po kimś. Jeszcze jak wiem, że ktoś coś znalazł i tak dalej. Monety lubią leżeć parami, pamiętajcie to. Tym razem... Sugerujesz, że to, że ja nie sprawdzam dobrze? No wiesz co, no to jest po prostu tak, że... Nie no, tak jak mówię, to się dzieje taka praktyczna sytuacja, że jest pierwszy sygnał, drugi, podkopujesz te sygnały, wszystko wpada głębiej i wykrywasz swój nie widzi. Jak przysypałaś to ziemią w tej chwili, nie? Naszłaś z innego kąta, no to wykrywacz zauważył, że coś jest tam innego. No dlatego znajdujemy jeden po drugim, między innymi w związku z taką sytuacją, o tutaj jak omawiamy. Także pamiętajcie, do końca wybierajcie ziemię z dołków, sprawdzajcie, a będziecie szczęśliwsi o kilka ciekawszych znajdek. Prawda? Tak, mówi dobrze. Dobrze mówi. A obok monet jeszcze kolejny sygnał, tym razem coś drobniejszego. Ewelinka mówi, zaraz zobaczymy, co to będzie. Jak znajdę. Jak znajdziesz? Pikri mikri, coś małego. O. Coś zachrumkało. Co to? Folia aluminiowa. Jak wyniki po przerwie? Dużo lepsze. O, widzisz, widzę uśmiech na twarzy. To już coś będzie. Mauzerów masę. Mauzerów w jednym miejscu. Także o. I monetki. O, to my musimy iść tam. Ja widziałem w którym... Cukierki. Cukierki. Ta jedna co była. No. I te dwie większe wygrzewamy. Jeszcze inne dwie. Więcej nie ma. W jednym miejscu. No. Mauzerków i tych. Nie wiem ile tu mam. Ze 6, 7. Nie wiem. Ja daj, zrobimy zbliżenie. I już widać z bliska te monety. Ta po prawej stronie u góry wydaje mi się, że srebrna, bo zaczyna rancik w niej błyszczeć. Mhm. Nie jest czerwony, a żółty. Zobaczcie z bliska, także po oczyszczeniu będzie widać, co to jest. Tak mi się wydaje. A ty co o tym sądzisz? Że dobrze mówisz. Tak, a, że dobrze mówię. Dobrze. Cukiereczka masz za to. Masz cukierka za to. Tak. To dzięki bardzo. Kop, kop. I obok tego skupiska monet jeszcze taki ładniejszy sygnał był. Na ID pokazuje mi 84. Tu mam jakiś sygnał, zobaczę, ale 83, 84 to łuski tak pokazuje, ale i monetę też potrafi pokazać. Zależy jak leży. Zależy jak leży, tak jest. Zobaczymy. Nie, no jest gdzieś tutaj, ewidentnie. Pod korzeniem. Pod korzeniem, muszę tylko ten piasek z tego pod korzeniem. Jest. O, zobacz, jak gdzieś się wysypała. I wszystkie te monety w jednym praktycznie miejscu. No. Tu jest. Jeszcze chyba trochę łopatą dostała. I to znowu taki tam? Tak. No, wyszła kolejna. Niemożliwe. No możliwe. Chodź, no. Zobacz. A mówiłem, że po dobrym jedzeniu to i dobre... Podkładacie. Ja. A ja szłem po tej ścieżce. No ja też tutaj przechodziłem, bo wcześniej też tu wychodziłem. Ja też tu wykopywałam. I co? O, złoto. Złoto. No. Także sporo już tego wszystkiego wyszło w tym miejscu, prawda? Złoty dzień. Złoty dzień. A tymczasem zobaczcie jeszcze tutaj z bliska. Także 10 kolejne. No dzisiaj to chyba... Jak zrobimy podsumowanie i to w domu, to Wam pokażemy te wszystkie monety. No i jakiś komentarz do tego stosowny wystosujemy, no bo warto, bo fajne miejsce, dużo monet.
trzeci nas wypad w tą dolinkę i w trzech kolejnych filmach możecie oglądać zaskakujące znajdki z ziemi. A tata, jak zazdrościsz, to ci dam jedną. Patrz, na ile to bije. Na ile bije, to ja położę. Tutaj jest. Wezmę łopatę. Na ile? 59. I te, tamte też tak biły. 50. No 59-60 ID. Mhm. Wysoko bardzo. No po wyprzedzie dla monet miedzianych także. No. Ale warto podpatrywać, sprawdzać, ale nie zawsze się sugerować, bo no jasne. 59-60 to też i łuskę pokazuje. Nie, do 50. 50 łuskę na tym. No, 40, no każdy wykrywacz no. będzie miał inne ID. 46-48 łuski pokazuje. A u mnie ID 82, wysoko. No widzisz, patrz. Kwestia jak co w danym wykrywaczu jest zrobione. A łuska? No 46, a u mnie będzie wysoko. 70, 71, 70. U mnie też tak. Także przy okazji... Testy. Testy. A tymczasem jeszcze trzeba tą monetkę zabrać, żeby... Nie, cóż, ja ją znajdę. Daj ta cię znaleźć. Nie, chodź. 60 parę. Idę sobie znaleźć i sobie znalazłem, co? Sobie znalazłem. No. Jest tutaj. Jest. O, i jest kolejna dziesiąteczka. Uuu, grubo tych dziesiątek tutaj już. Grubo. A to 10 fenysiów. Tak, no renten feningi, tak się nazywały. No, tak się nazywają, renten feningi. I się mówi, się znajduje, nie? No, złoto. Tak zwane złoto Weimaru. Tak, dzisiaj pierwsze. Ale mam nadzieję, że w końcu garczek znajdę. Ja tu mam jeszcze, o, w tym miejscu jeden też sygnał. Zaraz będziemy drzewo przewalać w lesie. Będziemy przewalać, a nagraj mnie na żywo, jak to kopię. Zobaczymy, wyższe ID bardziej pod łuskę, ale różnie z tym jest. Co tutaj mamy? Jeszcze gdzieś jest tutaj. Trochę o. Dziwne miejsce. Zakorzeniam. Tu gdzieś. Mamy gdzieś to na wierzchu. Gdzie masz rękawiczki? Rękawiczki. Gdzieś tam są. Chcesz porpointera? Nie, już wiem. Tu jest. O. 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 Mam to. Moneta. No zobacz. A! Ty, ale to chyba będzie większy nominał. Poka, poka. Kurde. Też ją zaraz wyciągnę. Jeszcze jedna. Nie, też dziesiątka. Ja bym chciała oznajmić, że to moja miejscówka, nie? To ja ci tą monetę oddam. Także zobaczcie, jest i następne. Jest. Złoto. Złoto. Idę też wykopać. Też 24. Kurde. Który rok? 1924. Natomiast muszę wam powiedzieć, że pomimo, że te monety mają no, datę, która by wskazywała, że to bardzo stara moneta, niestety są bardzo pospolite. Specjalnej wartości finansowej nie mają, bardziej wartość kolekcjonerską czy też taką regionalną, bo coś się tu musiało wydarzyć i ktoś to zgubił, wyrzucił, czy w jakichś innych okolicznościach znalazło się tutaj. Praktycznie te monety są na wierzchu. My się cieszymy, no bo to wiecie, to tak się nie zdarza, nie? Kolejny taki depozycik monet, tym razem nie w jednym miejscu, ale rozrzucony takim placu, ile 10 na 10. Tyk. A na podsumowaniu wam wszystkie pokażemy. No to ja też miałem. Taki, no? U mnie na złom, nie? To tam wiesz, taki 19, no. To moje pierdolę tam. Ja też odpuściłam sobie. No, a ja przeszłem i akurat złapał ten sygnał. Jakbym był kolor, nie? Ale coś mi pasowało, bo sygnał mi przełamywał ID wysokie 69, nie?
ale mówię kopnę, no bo przecież jesteśmy w miejscu, gdzie są monety i mogą różne rzeczy się trafiać i tak dalej. A zobaczcie, co mi się udało znaleźć. Ja pierdolę, ale pięknie, naprawdę. Były łuski, czyli były tu działania wojenne. No i pozostałość tego wszystkiego to bagnecik, patrzcie. To jest bagnet? No, bagnet. Od razu, jak mi się tylko ta głownia pokazała, to ja sobie odpuściłam ten sygnał. No, ja też, bo no, no to zrobiliście mi prezent, nie? No. Zrobiliśmy prezent, będzie musiał się dzielić z nami. No, widzicie? Widzicie, jak będziecie chodzić na poszukiwaniach z Ewelinką. Będziemy konserwy będziemy nim otwierać. To będzie wam, będą wam robić prezenty, będą, będą zostawiać dla was sygnały, nie? Tak. Także. Patrz, kurde, ty. Ale warto się tu pokręcić, no bo mówię. Ty, ale z jednej strony jeszcze jest ta okładka chyba. Okładzina? Nie, raczej nie, bo nie. Były drewniane okładziny. Nie, bo nie bakelitowe, bo w niektórych są bakelitowe. Według mnie to jest wehrmachtowski, nie? Druga wojna Wehrmacht. Także piękny bagnet, zobaczcie w całej okazałości. Trzeba będzie go tylko przeczyścić i trafi do naszego regionalnego muzeum, do Izby Historii Regionów Suszy. Może tam jeszcze poszedł i szukać. Także jest wesoło. Niesamowity dzień. Dzień konia. Naprawdę. No. Także tyle rzeczy. Już taty do domu nie zagnamy. No, bardziej bym się spodziewał tutaj jakiegoś nieśmiertelnika, czy odznaczenia, jak się tutaj szarpali, strzelali. Aczkolwiek, jak sami widzicie, wszystko jest możliwe. Jest możliwy bagnet. A jak się tu pokręcimy, to i może wyjść jeszcze dużo ciekawych rzeczy. I udało się jeszcze koło bagnetu wypunktować kolejną monetę. Jak sami widzicie, do końca nie widać, co to jest, ale chyba będzie jeden fenik. Ja poznaję po tej podwójnej obwolucie i po tych napisach, które są wokół niej. No minął pewnie jeden fenik, ale to musi sobie przeschnąć i wtedy zobaczymy. Rozbudziliśmy organizmy, adrenalina podbita wysoko, no ale niestety będziemy musieli kończyć poszukiwania, dlatego że zbliża już się wieczór i niestety kamera nie odda w dobrej jakości obrazu. Zrobimy podsumowanie tego, co znaleźliśmy, jak już wrócimy do domu. Jak wrócimy? Jak wrócimy? No bo jeszcze tyle kopania, zobacz. A wrócimy, no jak skończymy kopać. My już dotarliśmy do domu. Za chwilę wam zaprezentujemy według nas najciekawsze znajdki. Jak widzieliście, wyszło sporo monet i bagnet, który już się odmacza, żeby jak najwięcej z niego usunąć tego syfu. Zapowiada się, że będzie w bardzo dobrym stanie. Pochwy nie udało nam się pochwy znaleźć od tego bagnetu, ale mamy też inne rzeczy, które jeszcze raz możecie wspólnie z nami zobaczyć. Najliczniejszą i najciekawszą grupą naszych znalezisk to są złote monety, złoto Weimaru, mówiąc potocznie, monety 10-renten pfeningowe w takich stanach zachowania, jak widzicie. Tutaj moneta jednopfeningowa z którego roku? 1880. Tutaj kilka monet no niezbyt czytelnych, jakieś guziki. Co tutaj jeszcze mamy? Jak widzicie, elementy od broni myśliwskiej, pociski, harmonijka, potocznie mówiąc, co? O Jezu, zapomniałam, mówiłam. No się. Widzisz, dla mnie to harmonijka, a ty nazwałaś to inaczej w naszym filmie. No i oczywiście też guziczki, jak wcześniej wspominałem. Oddaj mi zagwozdkę teraz, jak to się nazywało. No sama, musisz film obejrzeć, no, to jeszcze raz. Nie mogę przypomnieć, co mówiłam na to. Ja to mówiłem, że to jest harmonijka. Natomiast jak sami widzicie, kolejny nasz wyjazd na poszukiwania, bardzo udany. Dostaliśmy na te miejsca, gdzie teraz prowadzimy poszukiwania w lasach, przedłużenie pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do 2025 roku, czyli w głowie mojej papierologii będzie.
No i z tego się też bardzo cieszymy. Wszystkie te nasze znajdki, bo też pytacie, co z nimi się dzieje, trafiają do naszej lokalnej Izby Historii Regionu w Suszu, którą prowadzi nasze stowarzyszenie. No i tam możecie wszystko oglądać, to co znajdujemy my i jakby chłopacy z naszej grupy. Będziemy częściej pokazywać tą naszą izbę na filmach, żebyście też złapali wyobrażenie, jaką robotę tutaj robimy, bo oprócz poszukiwań są jakieś inne jeszcze zadania, od czyszczenia, po konserwację, po sprawozdania, raporty odpowiednie, no też i też ekspozycje właśnie w tym naszym lokalnym muzeum, nie? A jest się czym chwalić, możecie obejrzeć, zobaczyć, oglądając inne nasze filmy, raz w czasie pokazujemy te miejsca, a myślę, że warto częściej, bo nawet sami o to prosicie. Tymczasem będziemy kończyć na dzisiaj nasz odcinek z naszych poszukiwań. Zabieramy się za czyszczenie, segregację, no i przygotowujemy się też na kolejne poszukiwania. Jeżeli ktoś nie ma zasubskrybowanego naszego kanału, zasubskrybujcie go, zostawcie lajka i taktyczny komentarz. Serdecznie Wam dziękujemy i do zobaczenia w następnym odcinku. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.